Vlogu, mam nadzieję. Jak widzicie, jadę samochodem. Wracam z szkoły i przedszkola. A u nas, jak widać, śnieg postanowił nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Zima również i napadało. I chyba następnego dnia od ostatniego filmiku, jak nagrywałam bodajże w piątek, tak, w piątek, to w sobotę zaczęło sypać, to tak konkretnie. Także u nas jest mega biało, mega dużo śniegu. To znaczy się, no wiadomo, jak na te zimy to i tak bardzo dużo, tak? No bo nie porównuję do zim, które były kiedyś. I ten śnieg jest taki mokry bardzo, bardzo klejący, mokry w samochodzie temperatura pokazuje mi 0,5 stopnia, więc to jest na plusie, więc taka po prostu ciapa. Ale krajobrazy przynajmniej piękne. Pięknie u nas wygląda. Chociaż obawiam się, że dużo drzew będzie połamanych po tym śniegu, bo on jest mega ciężki. I już tam z rana widziałam, że jedna gałąź w lesie leżała na dole, więc on jest giga ciężki, ten śnieg. No ale widoki piękne. Wróciłam już do domu, muszę zrobić sobie śniadanie i czuję się dzisiaj tak źle, czuję się po prostu okropnie, czuję, że mam przeziębienie, boli mnie gardło, mam katar, więc chyba zaraziłam się od Jasia i to nie jest fajne, bo źle się czuję. No z rana jak wstałam, to myślałam, że weźcie mnie dobicie. I teraz muszę sobie poszukać jakieś tabletki na gardło. Ogólnie mam dzisiaj parę spraw do załatwienia, więc to też nie jest fajne. Muszę pojechać zawieźć jajka, potem pojechać do Biedronki po karmę dla psów i tam jeszcze kilka rzeczy. Ale głównie po tą karmę, bo karma się skończyła, a psy głodne nie mogą być. Ogarnąć jedną sprawę. No i po dzieciaki, więc zjem śniadanie i pojadę, ale no tak źle się czuję, tak okropnie. Tutaj mnie wszystko nawala, całe zatoki i po prostu, bo no okropnie. Nie macie zielonego pojęcia. Tak mnie trzasnęło, że, a wczoraj już tak coś czułam, że mi zimno, że jest mi ciepło. Jeszcze byliśmy na spacerze, to na tym spacerze się spociłam. Bo zrobiłam sobie taki trening, włączyłam sobie na tej aplikacji, że robię trening i potem jestem niewyspana, bo Franek całą noc dzisiaj się wiercił i co chwila, dosłownie co chwila, jak musiałam przykrywać, no a wiecie, że on śpi ze mną, no to czuję, że on wylezie na wierzch spod kołderki, no i wtedy muszę go przykryć, no bo nie chcę, żeby leżał na wierzchu, żeby też nie był chory. Dobrze, kochani, już wróciłam z dziećmi. Byliśmy w mieście, załatwiliśmy
nie do końca wszystkie sprawy, ale coś tam się udało. I teraz pokażę Wam zakupy z Biedronki. To miały być małe zakupy, bo tylko po KM szliśmy. Ale ja nie wiem, jak to się dzieje, że ja mam napisanych kilka rzeczy, a potem jak wchodzimy do Biedronki, to nagle się robi pół wózka i znowu ponad 300 zł zapłaciłam w tej Biedronce, więc ja naprawdę nie wiem co, albo te rzeczy już teraz są takie drogie, więc pokażę Wam. Ja mam później tabletkę na gardło, bo bardzo boli mnie gardło. Chyba za chwilę sobie ubiorę jakiś cieplejszy sweterek, bo no, jest mi normalnie zimno. No i tak, zakupy przedstawiają się następująco. Giga dużo parówek, bo poprosiłam dzieci, żeby poszły po parówki. I oni przynieśli całą stertę. Ale w sumie w tygodniu idę do pracy, więc takie jedno wezmę do opiekunki, żeby im tam zrobiła jako kolację, jak już wrócą ze szkoły po południu, więc to się nie zmarnuje. A my też ogólnie dzieciaki dużo jedzą teraz tych parówek, bo też im smakują. Dalej, taki perwol do czarnych, trzy takie twarogi wędzone, kukurydza, tu jest jedna, tu jest druga, ser blue i tu był jeszcze jeden. Też blue, ale z tej innej. Nie, to jest to samo. A, bo to jest ten inaczej. Inaczej pakowany. On jest troszkę inny. Płyny biały i niebieski. Płyn do kąpieli dla mnie. Oliwa. Taka. Bo się już kończy mi oliwa do sałatek. Papryka, bo taka piękna papryka była tym razem, więc wzięliśmy kilka. Bułki. Jedne są dla mojej mamy, co prawda. Śmietana, 18 do zup. Tutaj kiełbasa żywiecka. Tutaj dwa takie sosy sałatkowe, grecki i francuski z Knora. Proszek do pieczenia. I tutaj mam drugi proszek do pieczenia, bo się skończył. Banany, ser taki już starty, Gouda. I ten ser będę używać jutro chyba. Zobaczę, ile mi mięsa zostanie, bo dzisiaj na obiad robię nie schab, tylko szynkę. Więc jeżeli będzie szynka jeszcze jutro na obiad, no to wtedy w środę zrobimy sobie zapiekankę taką z makaronem. Tutaj chrupki dla dzieci, jedne oni już sobie wzięli i jedzą. Jabłka, bataty, takie małe strasznie te bataty tym razem były, ale to też Jasiu kładł, bo teraz jak zabieram dzieciaki ze sobą do sklepu, to daję im jakieś zadania, żeby coś przynieśli, żeby nie wymyślali, nie wkładali słodyczy, tylko po prostu mamy listę zakupów, idziemy do sklepu i ja im mówię, co mają przynieść i oni mniej więcej już wiedzą, gdzie co jest, a jak nie, do mnie się pytają, albo im mówię i wtedy no i wtedy przynoszą do koszyka. No i właśnie tak przynieśli, widzicie, zatroszczyli się o siebie chłopaki. I tutaj mamy tą szynkę, właśnie też ją wykorzystam. No i to są tak naprawdę całe zakupy. Nie kupowałam żadnej wody, nie kupowałam nic. Kupiłam tylko jeszcze KM-y. Dwa woki KM-y. Jejku, to teraz była jakaś inna KM-a. I jeden worek za 30 zł. 9 kg. Więc no ogólnie to jeszcze szło. I te dwa worki KM-y i zostawiłam 300 zł. I ja naprawdę nie wiem, gdzie. Powiedzcie mi, gdzie są te 300 zł, bo ja jestem... Ponad 300. Ja jestem po prostu sina, jak to wszystko ostatnio podrożało. Naprawdę. No, nie ma tu zbyt wiele. I 300, no a weź teraz tutaj zarób takie 300, tak? Więc no coś ewidentnie tutaj jest. Widać, że wszystko idzie strasznie w górę. No, a ja tutaj już gotuję ziemniaczki.
Coś mi w gardle stanęło. Ziemniaczki i mam w tym dużym moim garnku te ziemniaki, bo chcę dzisiaj zrobić nie kopytka, tylko kluski śląskie. Chcę ziemniaki, część ziemniaków do obiadu, a tą resztę, co zostanie, to chcę wykorzystać na kluski śląskie, żeby zrobić. I tutaj mam ze wczoraj zupę ogórkową, którą sobie podgrzeję. Zjem sobie zupę, a dzieciaki będą może chciały później zjeść sobie ziemniaki właśnie z szynką, która robi się w piekarniku. Tutaj w takim naczyniu żarem odpornym, muszę ją chyba wyjąć i odwrócić w ogóle. No więc tak, wczoraj na obiad mieliśmy też kisiel z wiśni, więc też troszkę tego, znaczy się na deser tak jakby, tak do tej zupy, więc troszkę tego kisielu zostało. I tutaj tak, tutaj dogrzewam sobie palnikiem, bo coś dzisiaj się dzieje z naszym piecem. I nie wiem, źle się pali, czy to przez tą pogodę, czy coś, ale no nie chce się tam palić w piecu. Więc troszkę sobie włączam gaz, żeby troszkę jednak było cieplej w pomieszczeniu. No tak robię. Kiedyś tak praktycznie cały czas robiłam. Mam nadzieję, że w końcu się to skończy, że nie będę musiała. Więc tak, wypiję tą herbatę i pochowam te zakupy później. A, i przyszła paczka właśnie już z tym kompostownikiem, ale ale słuchajcie, co te psy tak szczekają, przyszedł ten kompostownik i ja byłam święcie przekonana, że on przyjdzie cały. On przyszedł w kawałkach, w paczce takiej. Później wam pokażę, więc ja ją będę musiała chyba wziąć, nie wiem, albo tutaj go będę składać, bo tak muszę zobaczyć, jakie tam są wielkości, czy go tutaj będę składać, bo na dworze jest zimno, a ja jestem przeziębiona, więc może wezmę i z chłopakami złożymy. Dzień dobry kochani, w drugim dniu. Ja tu właśnie przygotowuję sobie, już starczy chyba tej soli, garnek do z wodą do klusek śląskich, które chciałam zrobić wczoraj, ale nie wyszło. Tutaj mam ciasto i próbowałam, czy da mi się ukręcić jedną kluskę. Przepis oczywiście jak zwykle z kwestii smaku, więc tam was odsyłam. No, tu muszę wytrzeć, bo nie lubię, jak tutaj mam tak mokro. No, a ja teraz poczekam, aż mi się ta woda zagotuje i będę wtedy robić te kluski, kręcić. I wczoraj już nic nie nagrywałam. W ogóle dalej mam katę, mam tutaj jakieś w ogóle pryszcze, nie wiadomo skąd, ale dalej mam katę, dalej jestem chora, chociaż dzisiaj i tak już trochę lepiej. Wczoraj była masakra, wczoraj nic nie dałam rady. Już później po południu to tylko się zajęłam tym, co musiałam i no i nic więcej ponad to. Jako rozrywka dla non-stop kichającej mnie znalazłam sobie kolejny sezon Chyłki na playerze, a dzisiaj wkręciłam się z rana w kolejny inny film. Serial? Czy to można tak nazwać? To chyba nie są serial. Nie wiem, jak to nazwać, ten Chyłka, to chyba, czy to jest serial. No nieważne, ale wiecie, o co chodzi. Więc wkręciłam się w playera. Jeden czas nie miałam w ogóle tej subskrypcji, ale ją sobie ponowiłam. Zobaczymy, na jak długo obejrzę coś to, co lepsze i wtedy znowu anuluję ją na jakiś czas. Co jeszcze oglądałam? Chyłkę do końca, bo dwa sezony już obejrzałam, trzeci do połowy. Potem oglądałam Nieobecni, a dzisiaj wkręciłam się w Szać. I też troszkę oglądam, no bo co ja mam robić? Ja mam tu wszystko ogarnięte. Tą szafę jeszcze tam za mną, która męczy mnie. Ale to też nie chce mi się wysilać dzisiaj tego robić, bo to jest dużo, dużo pracy, to muszę wszystko zdjąć, posegregować, wynieść do stodoły,
to co niepotrzebne, bo tam jest dużo takich gratów. No i dzisiaj też jakoś tak nie chcę się bardzo przemęczać. Źle się czuję, okropnie się czuję. Nafaszerowałam się od rana tabletkami na katar, Teraflu i wszystkim co szło, więc no póki co się trzymam. Zobaczymy koło wieczora, bo koło wieczora zawsze się czuję gorzej. Teraz robię ten obiad. Dzieciaki jadły w szkole, więc oni tam jakoś głodni nie są. No, zrobiliśmy z Jasiem sok z pomarańczy, także jakoś tak ten dzień dzisiaj zleciał. Byłam u kur, wiecie, takie rzeczy. Ogień zmiecić i tak dalej. Takie rzeczy, które robię codziennie, w których no bez sensu byłoby codziennie wam pokazywać to samo, chociaż i tak ostatnio usłyszałam, że moje filmy to jest ciągle to samo, no ale to jest moje życie. Tak wygląda moje życie. Nie wydaje mi się, żeby życie wielu osób wyglądało codziennie inaczej, codziennie różnorodnie. Jeżeli tak, no to super. Natomiast no, nasze życie jest bardzo podobne i jest też zależne od pół roku, więc jak jest wiosna, lato i tak dalej, to więcej na dworze. Zima, jesień to w domu. No i co można robić w tym domu? Wiecie, tym bardziej, że mamy taki mały tutaj metraż, chociaż i tak on nie jest aż taki mały, ludzie mieszkają na mniejszych metrażach. Więc no tak. Tak to by się przedstawiało, więc poczekam jak się ta woda zagotuje, może jeszcze sobie włączę kawałek tej szadzi, ale ogólnie to są takie przerażające filmy, ale wciągające. Więc ja nie lubię horrorów, ale takie jeszcze mogę przełknąć. Takie właśnie tego typu kryminalne jakieś to jeszcze przełknę. No, moją książkę zaczęłam czytać, to wam mówiłam, już jestem na połowie, więc codziennie staram się sobie poczytać kilkadziesiąt stron, więc myślę, że dzisiaj jeszcze wieczorem sobie przeczytam troszkę i no, i jeżeli macie coś fajnego na Netflixie do polecenia, to dajcie znać, bo chętnie sobie obejrzę. Zastrzelił Polaka, bo dobierał się. Tak, kochani, przebranżowiłam się. Pracuję w policji. Nie żartuję. Jest 12 w nocy, a ja przygotowuję strój dla mojego syna. Bo oczywiście, znaczy się, wiedziałam, że mają jutro bal przebierańców, ale tak jakoś wyszło, że przyniosłam dopiero wieczorem ten strój i teraz muszę wyprasować koszulę. Podszyłam młodemu spodnie, bo były za długie. Tutaj mamy spodnie policyjne, tu mamy pistolet policyjny, który musiałam zakleić, bo młody zgubił gdzieś zamknięcie, a tutaj w środku są baterie i tutaj wystawało coś, więc to też zakleiłam tą lufę, ale nie wiem, czy w ogóle weźmie ten
pistolet do szkoły, czy będzie mógł, muszę się zapytać pani. No a tutaj mamy czapkę. Więc tak, do dzieła. Do prasowania i wtedy idę się kąpać i spać. No i ani paznokcie nie zrobione, ani kompostownik nie złożony dzisiaj. Zupełnie nic. A teraz wypiłam sobie... Ojku. Usiądę sobie. Ja wyglądam jak 10 nieszczęść jeszcze z tym pryszczem na tej buzi. Tutaj też mam... W ogóle dzisiaj wypiłam sobie maseczki. W dzień. No jak przywiozłam dzieciaki, bo wtedy zawsze się mam chwilkę czasu dla siebie, jak zjem śniadanie i ogarniam się i robię sobie, na przykład myję włosy i robię sobie wtedy peeling, maseczkę i tak dalej. I dzisiaj jedna z maseczek zrobiła mi właśnie też jakieś takie dziwne plamy, więc nie wiem, czy ją wywalić już po prostu, że ona jest coś z nią nie halo, że ona już jest po terminie. No, więc tak, źle się jeszcze czuję, ale cóż zrobić, nic nie zrobimy, trzeba jakoś funkcjonować.